Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Emil Smyk, pracuję na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, niebawem Politechnice Bydgoskiej. I dzisiaj powiemy sobie o skręcaniu. Myślę, że skręcanie, czym jest, każdy wie, nie ma się tu za bardzo co rozwodzić wzory, natomiast poznamy w trakcie tego wykładziku. Natomiast powiedzmy sobie chwilę coś o momentach. Generalnie, czym są momenty? I nie chodzi mi tu o to, że są ulotne chwile. Tylko chodzi o momenty w fizyce. Tak? Moment generalnie jest to jakakolwiek, przyjmiemy sobie trochę, może strywializujemy to określenie, ale to pomoże Wam też zrozumieć, czym tak naprawdę jest moment. Moment to jest każda wartość fizyczna, która działa na jakimś ramieniu. Co to znaczy? Generalnie, jeżeli będziemy mówili o momentach, to będziemy mieli na myśli moment siły, czyli tak naprawdę pewną siłę działającą na ramieniu. Tutaj nazwijmy sobie po prostu to ramię jako R, ale może być też moment pędu, tak? Czyli pęd działający na ramieniu, może być moment inny, tak? Tutaj troszkę czymś innym są momenty bezwładności, ale te momenty jakby bezwładności odnoszą się troszkę do czegoś innego niż momenty w takim ujęciu wektorowym. Bo momenty są wektorami. Tu warto też powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak moment obrotowy. I pojawi się teraz mnóstwo ludzi, którzy powiedzą, no ale wpiszę sobie na stronę jakąś w internecie, że jest motoryzacyjną i tam wyświetla się moment obrotowy. Zasadniczo no, o tym, że Ziemia jest płaska, też jest pełno artykułów, ale nie zgadzamy się z tym, tak? I jeżeli chcemy być stricte rzetelni, to nie możemy mówić o momentach obrotowych. No i jeżeli chodzi o elementy maszyn, które przenoszą momenty w mechanice i budowie maszyn, i tak naprawdę które będziemy rozpatrywali, to będą różnego rodzaju wały i osie. I teraz czym różni się oś od wału? No, wał poddawany jest nie tylko skręcaniu, ale też zginaniu, natomiast oś to jest element, który poddawany jest czystemu skręcaniu. A więc można sobie powiedzieć, że dzisiaj będziemy mówili tak naprawdę tylko o osiach, jeżeli chodzi o taką klasyfikację. Dobrze, no i zacznijmy pierwsze zadanie. Jeżeli mamy moment, no to musimy mieć jakiś przypadek. No i wyobraźmy sobie teraz jakiś wał pryzmatyczny, tak, czyli o niezmiennym przekroju, który będziemy poddawali następującym momentom, tak? W tym przypadku będziemy rozpatrywali moment jako już wektor wypadkowy siły, tak? No bo moment siły możemy przenosić nie tylko jako siłę przyłożoną na ramieniu, otwierając drzwi, ale też jako taką siłę skrętną, tak? W przypadku wału. No i mamy pryzmatyczny pręt o jakimś nieznanym przekroju, jego długości to L, L i L. No i teraz tak, jeżeli chcemy liczyć momenty, które działają na dany wał, no to musimy narysować ich wykres. No i żeby to zrobić, tak naprawdę powstaje pierwsze pytanie, czy my potrzebujemy w ogóle jakiejkolwiek reakcję, tak, obliczyć. Oczywiście w takim klasycznym podejściu my możemy sobie powiedzieć, że w miejscu zamocowania, tak, w miejscu fiksacji będzie tylko w tym przypadku tylko jedna reakcja, powiedzmy moment reakcji, tak, i możemy sobie z prostego równania wyliczyć, jaki ten moment reakcji będzie. No i zróbmy to, zwróćmy uwagę na to, że moment ten i ten, czyli 2m i m skierowane są w jedną stronę, 4m w przeciwną, mr jest zgodnie z 2m i m, czyli możemy sobie zapisać, że 2m dodać m minus 4m i dodać mr równa się 0, a więc mr równa się m po prostu, tak? To jest dosyć proste równanie. No i teraz tak, musimy sobie przyjąć zwrot momentów, kiedy on będzie dodatni, kiedy ujemny. W tym równaniu to nie ma znaczenia, bo jakbyśmy nie przyjęli, to po prostu pozmieniają nam się znaki. Wtedy, jeżeli byśmy na odwrót przyjęli, to będzie 2m minus m
dodać 4m minus mr równa się 0, ale wynik wyjdzie taki sam. Natomiast, co jest ważne, to przyjęcie sobie jakiegoś stałego zwrotu w przypadku rysowania wykresów. No i teraz tak. My jeszcze nie mówiliśmy sobie o tym, jak się rysuje wykresy momentów, czy to będą momenty skręcające, czy to będą momenty gnące. Szkoły są różne. Na pewno wszyscy są zgodni co do tego, że rysuje się pewną oś, która jest tożsama z długością naszego pręta. I teraz w zależności od szkoły, druga oś oznaczająca nam wartość momentu ma kierunek albo w dół, albo w górę. Ja zostałem nauczony, że ona ma kierunek w dół, natomiast można też rysować to w stronę przeciwną. I nazwiemy sobie, że to będą momenty skręcające. I teraz tak, możemy sobie powiedzieć, że jeżeli chcemy teraz wyznaczyć te momenty skręcające, to musimy sobie wyznaczyć taką oś, która będzie nam mówiła o tym, jakie te momenty są. Taką, może nie oś, tylko taką płaszczyznę. I teraz możemy rozpatrywać nasz pręt z dwóch stron. Albo analizować go od tej strony, powiedzmy od strony A, albo od tej strony, od strony B. I teraz w zależności od tego, jak będziemy to robić, no to będziemy przecinali ten pręt taką płaszczyzną. Może narysujmy ją w innym kolorze. Taką płaszczyzną. I my ją będziemy sobie przesuwać w tą stronę. Jeżeli będziemy szli od punktu A, no to będziemy ją sobie przesuwać w tą stronę. I za każdym razem, kiedy ta płaszczyzna przetnie nam jakiś punkt charakterystyczny, no to będziemy wtedy zmieniali, rysowali, jaki jest teraz wypadkowy moment, zaznaczali punkt na naszej osi. No i teraz, co jest takim punktem charakterystycznym? To będzie każdego rodzaju zmiana przekroju, ale to będzie też każdego rodzaju przyłożenie siły, momentu, jakakolwiek zmiana układu sił na naszej osi, na naszym wale. Te punkty charakterystyczne warto sobie w ogóle zrzutować na samym początku. No, to pierwszy oczywiście to będzie ten punkt, początek, koniec. Drugi to będzie ten punkt, czyli miejsce przyłożenia momentu. Trzeci to będzie ten punkt, czyli kolejne miejsce przyłożenia momentu. I czwarty to będzie ten punkt, czyli koniec naszej osi, tudzież naszego jakiegoś belki, elementu innego. No i teraz, jeżeli chodzi o to, kiedy momenty są dodatnie, kiedy ujemne, nie ma tutaj jednoznacznej reguły. Można przyjąć sobie zasadę prawej dłoni. Co to znaczy? Że jeżeli teraz mamy oś w tą stronę naszą, u nas to będzie w tą stronę, tak? To te momenty, które będą kręciły w tą stronę, tak, zgodnie z zasadą prawej dłoni, będą dodatnie, pozostałe będą ujemne. Nie jest to zasada jakaś stricte tutaj do trzymania. My sobie może dla ułatwienia przyjmiemy, że momenty, które będą skręcały nam w tą stronę, to będą momenty dodatnie. Momenty, które będą w tą stronę skręcały, to będą momenty ujemne, czyli naszymi momentami dodatnimi będzie 2m, m i mr, natomiast momentem ujemnym będzie 4m. Tak? Warto tutaj dodać, że nieważne z której strony byśmy szli, to wykres powinien wyjść taki sam, więc jeżeli taki układ przyjęliśmy dla przecinania od tej strony, to odwrotny układ musielibyśmy przyjąć dla tego cięcia, czyli w tym przypadku byłoby na odwrót, to byłby plus, a to byłby minus. No i teraz mamy tą płaszczyznę, o tej sobie drugiej na razie zapomnimy. Tu ona będzie bardziej kluczowa w przypadku zginania. No i teraz tak, mamy, czyli w tym miejscu ta płaszczyzna przyjeżdża nam sobie tutaj, zaczyna działać moment 2m, ustaliliśmy, że on sobie będzie dodatni, a więc rysujemy moment 2m. I teraz jak ta płaszczyzna się porusza, aż do tego momentu, aż de facto do punktu przyłożenia tego momentu, tuż przed nim, no to ten moment nam nie będzie w żaden sposób się zmieniał, moment skręcający. W pewnym momencie
tak, przechodzimy za ten punkt i do naszego momentu skręcającego 2M dochodzi działanie tego momentu. Czyli to będzie wypadkowa w tym miejscu, to będzie 2M plus ten moment M. On też jest dodatni, dlatego plus, czyli zwiększamy sobie i mamy 3M. I znowu podróżujemy tą naszą płaszczyzną przecięć, podróżujemy, nic się nie dzieje, nie ma zmiany przekroju, nie ma żadnej zmiany dodatkowych sił ani nic innego. A więc idziemy. Dochodzimy tutaj, do tego punktu, przeskakujemy go, i czyli jesteśmy tutaj i zwróćmy uwagę, co tu się dzieje. Tutaj działa moment 4M skierowany w stronę ujemną, czyli do tego, od tego momentu, który mamy w tej chwili, musimy odjąć to, co się dzieje na naszym układzie. Czyli od 3M odejmujemy 4M. Tak? 3M minus 4M, no to jest minus M. Tak? Możemy tu zaznaczyć sobie minus M albo po prostu M. Widać po zwrocie tej strzałki, że jesteśmy na polu ujemnym. No i dochodzimy tutaj. Przeskakujemy i w tym miejscu układ nam się zeruje, tak? To jest bardzo ważne, że układ musi nam się wyzerować, niezależnie gdzie będziemy się znajdowali. Warto sobie jeszcze do tego układu dodać, jaki jest znak momentu w tym przedziale. Tu był dodatni, tu był ujemny. Można byłoby sobie tutaj jeszcze zapisać równania, które by nam pokazywały, w jaki sposób ten moment się oblicza, ale myślę, że dla tego zadania to nie jest konieczne dla naszego układu. Wyznaczmy jeszcze sobie warunki wytrzymałościowe. Mamy nasz moment. Ponieważ pręd jest pryzmatyczny, no to musimy znaleźć takie miejsce naszego układu, dla którego moment skręcający będzie największy. I możemy sobie zapisać, że naprężenia styczne, bo moment skręcający powoduje naprężenia styczne, to już może czarnym kolorem, czyli, przepraszam, czyli tau max, są równe. Wzór jest taki, że w tym przypadku to będzie moment maksymalny podzielony przez wyznacznik. Wyznacznik to jest wartość tabelaryczna, jak ją się liczy, to może w innym miejscu troszkę, natomiast zawsze będziecie mogli ją znaleźć w tabelach, czy to będzie dwuteownik, czy to będzie teownik, czy to będzie pręd o przekroju okrągłym, kwadratowym, jakimkolwiek. W przypadku pręta o przekroju okrągłym to jest po prostu pi d do trzeciej przez 16, tak? No a w tym przypadku M max, no to się równa 3M, czyli to by było 3M podzielone przez pi d do trzeciej przez 16, a to się równa 16 razy 3, to jest 48. M podzielone przez pi d do trzeciej. No i ten wyznacznik musi być mniejszy bądź równy naprężeniom dopuszczalnym na skręcanie. Jeżeli chodzi natomiast o kąt skręcenia, no to kąt skręcenia będzie równy sumie wszystkich poszczególnych odcinków i tego, jak momenty działające na tych odcinkach skręcą nam wał. Czyli możemy sobie powiedzieć, że tu będzie, może idźmy od momentu utwierdzenia, ponieważ tu kąt skręcający jest zerowy, że to będzie nasze kąt phi 1, tak? Czyli na tym odcinku wał skręci się o kąt phi 1, na tym odcinku skręci się o kąt phi 2, a na tym odcinku skręci się o kąt phi 3. No i teraz całkowity kąt skręcenia naszego pryzmatycznej osi, no to będzie phi równe się phi 1, dodać phi 2, dodać phi 3. I teraz tak, generalnie wzór na phi, no to jest moment razy długość tego odcinka podzielone przez moduł Kirchhoffa razy osiowy moment bezwładności.
osiowy moment bez władności, znowu stała literaturowa, stała tabelaryczna i 0 to się równa pi d do czwartej przez 32. Jeszcze tak, przez 32. No i teraz tak. Zwróćmy uwagę na to, że fi 1 w tym odcinku pierwszym, gdzie kąt skręcenia wynosi fi 1, moment jest ujemny. W pozostałych jest dodatni. Co to znaczy? To znaczy, że teraz jest miejsce, żeby uwzględnić kierunek tego momentu skręcającego, czy on działa w stronę dodatnią, czy w stronę ujemną. Oczywiście, w zależności od tego, jak byśmy tutaj przyjęli sobie nasz układ, tak? Jeżeli byśmy sobie na odwrót przyjęli, no to ten nasz układ tu by był ujemny, tutaj był byłby dodatni, tak? Ja może to narysuję. To sobie przenieśmy po prostu tutaj. Jeżeli byśmy sobie na odwrót przyjęli moment skręcający, tak na szybko, tak? No to nasz układ wyglądałby tak. Przepraszam. Tutaj przepraszam za brak zachowania skali, ale chcę to tak na szybko zrobić. M3M 2M minus. I teraz pytanie, czy to by coś zmieniło nam w tym obliczeniu? Zasadniczo nie. Kąt skręcający wyszedłby ujemny. No ale tak naprawdę co to znaczy ujemny z kąt skręcający? No to ujemny to znaczy, że albo w lewo, albo w prawo, w zależności od tego, jak sobie to przyjęliśmy. Tak? Dlatego no nie ma tutaj, przynajmniej ja się nie spotkałem z jakąś jasną regułą mówiącą nam, że moment skręcający w lewo to zawsze ma być dodatni, w prawo to zawsze ma być ujemny. Możemy sobie dla ułatwienia przyjmować tak, jak jest w przypadku śrub, czyli zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara to byłby dodatni, przeciwnie no to byłby ujemny. No ale tak naprawdę najlepiej po prostu sobie zawsze na początku przyjąć założenie, kiedy moment skręcający jest dodatni, czyli jak rysowany jest dodatni, jak rysowany jest ujemny. Tak, natomiast to, czy wartość momentu skręcenia, przepraszam, czy wartość kąta skręcenia będzie ujemna, czy dodatnia, nie ma żadnego znaczenia, liczy się wartość tego kąta. Dobrze, no to sobie teraz policzmy, czyli nasze φ to będzie się równało φ1. Dla odcinka φ1 moment wynosił minus m, więc tu sobie zapiszemy minus m. Długość odcinka to jest l i moduł Kirchhoffa. Moduł Kirchhoffa, o ile dobrze pamiętam, to jest chyba 80 razy 10 do 4 megapaskala, ale tu by należało sprawdzić. Czyli moduł, no tak, jego wartość i razy i 0 dodać. Na odcinku kąt φ2 to jest moment 3m, czyli mamy już dodatni 3m razy l przez g razy i 0. No i na odcinku φ3 moment wynosi 2m razy l g razy i 0. Jeżeli sobie teraz to wyliczymy, mamy 3m dodać 2ml, to jest 5ml, czyli mamy minus ml g razy i 0. Dodać 5ml g razy i 0, no a to się równa 4ml g razy i 0. Oczywiście można by było sobie pod i 0 podłożyć naszą wartość, no ale my już tutaj tego robić nie będziemy. I to jest dopiero, przepraszam, tutaj nie widać. Zauważyłem, że mi, a nie, dobrze, było jeszcze widać. Moja buzia nie przysłoniła tutaj niczego, dobrze. No i mamy, dopiero teraz mamy pierwsze zadanie. W kolejnym zadaniu będziemy sobie liczyli już wał, oś tak naprawdę, no ale powiedzmy sobie wał, jakoś łatwiej mi jest używać tego sformułowania, już nie pryzmatyczne, czyli o zmiennym przekroju. I ten wał sobie narysujemy w ten sposób. Ja niestety nie jestem zbyt dobry w rysowaniu. Mam nadzieję, że to jakoś wygląda. Oczywiście oś.
oś, czyli mamy niepryzmatyczny wał. O przekroju tutaj, oczywiście to jeszcze, dajemy sobie na to tutaj, to będzie 2D, tutaj to będzie D. No i teraz tak, D będzie się równało, ja sobie zajrzę, ile tam się miało równać, nie wiem, czy to ma znaczenie w ogóle, może dla końcowych obliczeń 40 mm. Czyli 40 mm. Długość tego wału wynosi A i 2A. I nasze A to będzie 300 mm. Natomiast dopuszczalne naprężenie na skręcanie KS to się równa 70 megapaskali. Ja ostatnio mówiłem, że moduł odkształcenia postaciowego, moduł Kirchhoffa, to się równa 80 razy 10 do 4 megapaskali. Ja pomyliłem się o 1,0. W tym przypadku to jest nie 80, tylko 8,5 razy 10 do 4 megapaskali. 8 razy 10 do 4 megapaskala to jest moduł odkształcenia postaciowego chyba dla stali sprężynowej, o ile mnie głowa nie myli. No i teraz tak, mamy przyłożone momenty do tego układu, mamy pierwszy moment w tą stronę, to jest moment o wartości m i drugi moment, to jest przyłożony na końcu naszego układu i to jest 3m. Ponieważ nie będziemy wyliczać sobie momentu reakcji, bo po co, za chwilę go sobie pokażemy, dla takiego prostego układu, no to będziemy sobie liczyć, tym razem kroić nasz układ od tej strony. I przyjmiemy sobie może, to jest 3m, więc żeby to najlepiej jakby był dodatni moment, bo wtedy nie będziemy się musieli przejmować znakiem później całkowitego kątu skręcenia, to przyjmiemy sobie, że w tą stronę będzie dodatni, w tą stronę będzie ujemny na przypadku tej płaszczyzny rozpatrywania naszych momentów. No i rysujemy sobie osie, moment skręcający. Dobrze. I teraz kilka słów a propos wyznaczania znowu tych miejsc charakterystycznych. Jak mówiłem poprzednio, miejscem charakterystycznym będzie każde miejsce przyłożenia momentu albo zmiany przekroju. I teraz dlaczego? To się pokaże za chwilę, ale w momencie, kiedy będziemy sobie teraz wyznaczali na przykład naprężenia dopuszczalne, no to inne naprężenia będą w tym przekroju, na tym odcinku i inne będą na tym odcinku. Bo zwróćmy sobie uwagę, dlaczego one będą inne. Bo tu zmienia się nam moment w tym punkcie, wartość momentu skręcającego, więc tu będzie inna wartość momentu skręcającego i tu będzie inna wartość momentu skręcającego. I to jest jasne. A czemu będzie tutaj i tutaj jeszcze różne wartość naprężeń? Ponieważ tu mamy zdecydowanie, czyli na tym odcinku mamy zdecydowanie większe pole przekroju, niż na tym odcinku, tak? W tym przypadku nie będzie to ważne, nie będzie ważne pole przekroju, tylko wyznacznik W0, tak? Wytrzymałości na skręcanie. No ale on jest zależny bezpośrednio od średnicy. To zobaczymy jeszcze sobie za chwilę. Najpierw wykres momentu, więc idziemy od tej strony. Jesteśmy tuż na początku i na samym początku naszego wału działa moment skręcający 3M. Przyjęliśmy sobie, że dodatni, więc idziemy w górę. Piszemy sobie 3M i idziemy, przesuwamy, czyli tą naszą płaszczyznę, tak? Coraz to dalej i szukamy, w przypadku wyznaczania wykresów momentów, będziemy szukali tylko i wyłącznie punktów przyłożenia sił, momentów, tak? I zmiany geometryczne nas nie interesują. Czyli idziemy sobie, idziemy, linia prosta, tu cały czas się nic nie dzieje, cały czas się nic nie dzieje, dochodzimy do tego punktu. Jeszcze go nie przekroczyliśmy, jesteśmy tuż przed nim. W tym miejscu cały czas mieliśmy siłę 3M. Tu mamy moment M skierowany przeciwnie, czyli zgodnie z naszym układem,
Zasadniczo te dwa momenty działają w ten sam sposób. No ale tak? Nie, dobrze. Na odwrót działają, czyli to powinno być dodatnie, a to powinno być ujemne. Przepraszam, tutaj małe. Małe, bo to nie są momenty jak. Tak, bo ja narysowałem dwa razy to samo. Pardon. Dobrze. Czyli to jest ujemne. Czyli mieliśmy 3m. Odejmujemy ten moment, który tu nam się pojawił, czyli 3m minus m. Mamy tutaj wartość 2m. Tak. Myślę, że 3m minus m każdy potrafi policzyć i idziemy aż do końca. I zwróćmy uwagę, że wykres momentów nam się musi wyzerować. Co to znaczy? Że jeżeli tu było 2m, to moment reakcji musi nam wyzerować ten moment, żebyśmy mogli zejść tu. Czyli tak naprawdę moment reakcji też musi być ujemny, czyli musi być taki sam jak ten. I musi mieć wartość 2m. To było dosyć proste. W zadaniu chodzi tak naprawdę tylko o to, oczywiście zaznaczamy zwrot, żeby wyznaczyć największe naprężenia. Na przykład, tak, żeby jakie one będą, czy nie zostaną przekroczone. Generalnie my się pokusimy o narysowanie wykresu naprężeń. To nie jest co prawda konieczne w tym przypadku, ale zróbmy to sobie, żeby sobie to też wytłumaczyć na takim w miarę prostym przykładzie. I teraz przypomnijmy sobie wzór na naprężenia w przypadku skręcania, czyli naprężenia styczne. To się równa moment skręcający podzielone przez wyznacznik wytrzymałości na skręcanie. I teraz tak, wyznacznik to było pi d do trzeciej przez 16. No i teraz tak, jeżeli to sobie nazwiemy ten przekrój jako przekrój 1, a ten przekrój jako przekrój 2, tak, czyli te przekroje różniące się średnicą, to W01, tak, W0, bo to jest wyznacznik wytrzymałości na skręcanie, 1, bo to chodzi o przekrój 1, no to rzeczywiście będzie pi d do trzeciej przez 16. Natomiast W02, no to będzie pi, ale nasze d wynosiło w tym przypadku 2d, czyli 2d do trzeciej podzielone przez 16, a to jest równe pi razy 8d do trzeciej przez 16, 1, 2, czyli pi d do trzeciej przez 2. No i teraz już widzimy, jak będą się różniły naprężenia w poszczególnych miejscach. No bo idziemy teraz tak. Tu zrobimy sobie, że to są naprężenia. Tutaj robimy sobie linię i rzutujemy na punkty charakterystyczne. No i teraz tak. Mamy trzy przekroje. Trzy tak naprawdę przekroje. Trzy miejsca, takie trzy odcinki różniące się czymś od siebie. 1, 2, 3. No i teraz naprężenia 1 to się równa. Nasza wartość 3m podzielone przez nasz wyznacznik W01. W01, a to się równa. No 16 będzie nam szło do góry, czyli 16 przez pi d do trzeciej i razy 3m, tak? Dzielimy przez W01, czyli mnożymy przez odwrotność, tak? To się równa 1 przez W01, tak? Czyli to się równa 16 razy 3, to jest 32, 48m przez pi d do trzeciej. I możemy sobie zapisać. Oczywiście my d znamy, moglibyśmy sobie podłożyć dokładną wartość, ale m było dodatnie, czyli mamy dodatnie, czyli mamy 48m przez pi d do trzeciej. Tak? Teraz mamy dalej tau 2. Czyli dla każdego odcinka liczymy sobie oddzielnie naprężenia. I to się równa, nadal jest 3m, ale przez w
0, 2, a to się równa 2 razy 2 podzielone przez, tak, to jest ta dwójka, pi d do trzeciej, czyli to jest 1, to jest 1 przez w 0, 2, tak, bo dzielenie to jest mnożenie razy odwrotność, razy 3m i to się równa 6m przez pi d do trzeciej. No i teraz łatwo sobie odpowiedzieć, które jest większe, czy 48m przez pi d do trzeciej, czy 6m. No 48 jest zdecydowanie większe, więc idziemy do 6m. Oczywiście tu nie trzymam w żaden sposób skali, tylko raczej zaznaczam 6m przez pi d do trzeciej. Raczej tylko zaznaczam, co jest większe, co jest mniejsze. Jeżeli mamy taki prosty układ, gdzie jest mało tych odcinków różniących się od siebie czymś, tych punktów tak naprawdę charakterystycznych, no to te proporcje nie muszą być w ogóle utrzymane, bo nam to i tak wyjdzie, tak? Natomiast w momencie, kiedy ten układ byłby bardziej skomplikowany, tych punktów byłoby na przykład z 5, 6, tak? W takim przypadku warto by te proporcje trzymać. Jeżeli macie zeszyt z kratkami, czy kartkę z kratkami, polecam, to bardzo pomaga, żeby te wykresy rysować i te proporcje mniej więcej chociaż zachować. Dobra, no i mamy ostatni odcinek, w którym będzie nasze tau 3, czyli ten odcinek, gdzie mamy naprężenia, to będzie 2m, tak, 2m, czyli to, co tu sobie wyliczyliśmy, podzielone przez w02, a to się równa znowu 2 przez pi d do trzeciej razy, może tu razy 2m, a to się równa 4m przez pi d do trzeciej, czyli znowu idziemy trochę w dół, piszemy 4m przez pi d do trzeciej, tak? I to będzie wykres naprężeń w naszym układzie. I jak widzimy, już teraz wiemy, po co nam było wyznaczanie tych punktów charakterystycznych, nie tylko jako miejsc, gdzie przykładamy jakieś siły, jakieś momenty, ale też te miejsca, gdzie mamy zmiany geometryczne. No bo teraz tak, jeżeli byśmy chcieli wyznaczyć teraz ten jaka będzie maksymalna wartość momentu M, tak? No bo tak naprawdę wszystko inne mamy, bo mamy D, mamy A, mamy KS. No to jedyne, czego nie mamy w zadaniu podanego, to będzie nasza wartość M momentu. No to żeby to sobie teraz zrobić, to musimy sobie przyjąć warunek wytrzymałościowy, że tau max musi być mniejsze, równe niż KS. A nasze tau max, my sobie je już wyliczyliśmy, to jest to 48 przez pi d do trzeciej. Czyli 48 razy m przez pi d do trzeciej musi być mniejsze, równe niż, może jeszcze nie 70, tylko na razie KS. Czyli 48m musi być mniejsze, równe niż KS razy pi d do trzeciej. Czyli nasze m musi być mniejsze, równe niż KS pi d do trzeciej przez 48. No i teraz możemy sobie podłożyć wszystkie wartości, żeby, ponieważ tu mamy KS, KS ma wartość megapaskale, o ile dobrze pamiętam, tak, megapaskale, o paskalach zapominamy, ale mega to jest 10 do 9, tak, natomiast D ma wartość milimetry, czyli ma milimetry. Do trzeciej nawet. Tak, my najlepiej byśmy sobie zamienili te milimetry na metry. Czyli jeżeli byśmy sobie chcieli milimetry zamienić, to się równa, no milimetr to jest 10 do minus trzeciej metra, czyli to będzie 10 do minus trzeciej do trzeciej, tak, bo to mamy tą jeszcze trójeczkę, metra sześciennego. Czyli to mamy 10 do minus 9 metra, tak? Czyli tak naprawdę, zwróćcie uwagę, że to i to się skróci, a więc możemy sobie podłożyć bezpośrednio tutaj 70, no bo
to mega, to jest to 10 do 9, razy pi, razy d, czyli tu podstawiamy sobie 40 mm wynosiło d, bo tu powinno być jeszcze razy do minus 9, razy 10 do minus 9, ale ono się właśnie tutaj skraca przez 48. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Jeżeli nie, to ja na przykład jako student zawsze sobie wszystko zamieniałem na jednostki podstawowe i zawsze te wszystkie dziesiątki do minus 9, do minus 6 pisałem, tak? Natomiast wiem, że dla dużej ilości liczby osób jest to zdecydowanie ułatwienie. No i to się równa, jeżeli sobie podstawimy w przybliżeniu, mam nadzieję, że dobrze to wyliczone, jest 293. No i jednostka to oczywiście będą newtonometry. Zawsze warto sobie sprawdzić, czy jednostka się zgadza. To mamy w paskalach, czyli mamy paskale razy metry do sześcianu, tak, bo do trzeciej, a paskal to się równa newton na metr kwadrat razy metr do trzeciej, czyli to nam się skraca i rzeczywiście wychodzą nam newtonometry. No i chyba ostatnia rzecz, którą musimy tutaj zrobić, to jest policzenie całkowitego momentu skręcenia. No i znowu mamy wał, mamy różne momenty i mamy różne przekroje. My już je sobie oznaczyliśmy jako 1, 2, 3, dlatego całkowity kąt skręcenia też policzymy sobie dla tych przekrojów 1, 2, 3. Ja może, żebyśmy mieli ten wykres na oku, pozwolę sobie to może usunąć. Mam nadzieję, że to w miarę wyjdzie. Proszę. No i teraz całkowity kąt skręcenia, no to fi nasze to się będzie równało oczywiście fi 1, dodać fi 2, dodać fi 3. Przypominamy sobie jeszcze wzór na fi, że fi to się równało moment razy długość podzielone przez g razy i 0. G mamy podane, moduł odkształcenia postaciowego, moduł Kirchhoffa i 0, no to się równa pi d do czwartej przez 32, przepraszam, 32, tak, wartość stabilizowana, osiowy moment bezwładności, no to możemy sobie zapisać, że fi to się równa, może niżej, żeby się nam na pewno zmieściło. Fi to się równa fi 1, czyli mamy wartość 3m, raz długość. Długość musimy wrócić do początku zadania, to było 2m, 2a, podzielone przez g razy i 0, na razie to tak zostawimy, dodać 3m razy a, razy, a tu jeszcze sobie zaznaczymy, że to chodzi o przekrój pierwszy, tak? To było, chodzi o ten przekrój. Za chwilę sobie napiszemy, ile się równa i 0, 1, i 0, 2. Tu będzie g razy i 0, 2. No i dodać tutaj wartość 4m, przepraszam, 2m, 2m razy a przez g razy i 0, 2. Dobrze, mamy rozpisane, to teraz pora sobie powiedzieć, ile się równa i 0, 1, i 0, 2. I 0, 1 to się równa pi d do czwartej, tak, po prostu przez 32. Natomiast i 0, 2 to się równa pi, i tu było 2d, tak, średnica wynosiła, przez 32. A to się równa pi razy 16d do czwartej przez 32. 16 przez 16 to jest 1, 32 przez 16 to jest 2, czyli to się znowu równa pi d do czwartej przez 2. No to sobie wykorzystajmy tą wiadomość i napiszmy, że może jeszcze zanim to usuniemy, żeby to nam tu nie przeszkadzało. I napiszmy sobie teraz, że fi to się równa. Pod i0 podstawiamy te wartości, oczywiście ich odwrotność, czyli to będzie 2 razy, 3 razy 2 to jest 6,
MA przez G razy 32 przez pi d do czwartej. Dodać 3MA przez G razy 2 przez pi d do czwartej. Dodać 2MA przez G razy 2 przez pi d do czwartej, a to się równa 32 razy 6, jejku, bardzo dużo. Tu na pewno będzie 6, tu będzie 4, to jest 10, a 32 do czwartej, 192, tak? 32 razy 6 to jest 192, dodać 10, to jest 202 MA przez G pi, może poprawmy to, G pi d do czwartej. No i możemy sobie podłożyć nasze wartości, bo to jest 202 razy m, czyli m obliczyliśmy jako 293 razy a to było 300, tak? I tutaj należałoby pomyśleć, czy już zamieniamy na metry, czy nie. Ja bym na metry sobie zamienił. I to się równa 300, to było milimetrów. To może zróbmy sobie, że to jest 0,3 mm podzielone przez 8 razy 8,5 razy 10 do czwartej razy było megapaskala, czyli 10 do szóstej razy 10 do szóstej pi, i to jest 40 i razy 10 do minus 9, ale to jest do czwartej, więc 12, tak, na metry. Jeżeli to sobie wszystko policzymy, jeżeli ja tutaj nie popełniłem żadnego błędu, to powinno nam wyjść 0,257 radiana. Tak, wynik podajemy w radianach. Jeżeli chcielibyśmy sobie to zamienić na stopnie, to oczywiście można to zrobić. Tu jeszcze mała adnotacja. Oczywiście w przypadku liczenia momentów tam się pojawił błąd, bo ja zapisałem sobie, że m to się równa pi razy 40 do trzeciej razy 70 przez 48, no ale tak, to były megapaskale, czyli megapaskale to powinno być 10 do szóstej, tak? Nie do dziewiątej. Natomiast w milimetrach to jest 10 do minus dziewiątej, jeżeli chcę milimetry na metry. Czyli to jeszcze razy muszę 10, tak? Bo to razy to, to daje nam 10 do minus trzeciej, tak? Ale wynik wychodzi taki sam. Ja dlatego z reguły zamieniam wszystko na jednostki SI, tak jak w tym przypadku, bo po prostu nie trzeba pamiętać dokładnie, co się czemu równa. Jeżeli chodzi o skręcanie, to tak naprawdę została nam ostatni przypadek, jaki można w ogóle w skręcaniu rozważyć. No, jak widzicie, jest to dosyć prosty dział. No oczywiście można by teraz rozważać jeszcze pręty puste i tak dalej, ale one tak naprawdę będą się różniły tylko wyznacznikami, tak, sposobem podstawiania wyznaczników, czyli niczym więcej. Natomiast to, co możemy jeszcze sobie rozważyć, to jest przypadek statycznie niewyznaczalny. I teraz na czym będzie polegała ta statyczna niewyznaczalność? Jeżeli ktoś nie pamięta, czym były statycznie niewyznaczalne przypadki, to ja tylko powiem, że to są takie przypadki, kiedy jest więcej reakcji niż węzłów, więcej reakcji niż punktów swobody, czyli odbieramy więcej punktów swobody niż jest. O tym troszkę więcej mówiłem w przypadku jednoosiowego rozciągania i ściskania. Jeżeli chodzi o momenty bezwładności w prętach, no to rozważmy sobie znowu taki jeden z najprostszych przypadków, czyli pryzmatyczny pręt zafiksowany, tak, on tak naprawdę jest pryzmatyczny, tak, pryzmatyczny o niezmiennym przekroju, zafiksowany sobie pomiędzy dwoma ścianami i mamy dwa momenty ustawione na odwrót. Może tak, żeby to się zgadzało nam. Zawsze mam problem z rysowaniem tych momentów skręcających.
bo my musimy na nie spojrzeć od przodu jakby, tak? Czyli to, co tutaj widzimy, no to od przodu by wyglądało tak i to by był ten moment, a ten drugi by wyglądał tak. Dobra. I teraz musimy sobie obliczyć, jakie będą momenty reakcji, tak? Możemy je przyjąć tak naprawdę, jak chcemy. Ja sobie przyjmę w ten sposób, no wiem już, jakie one będą, MA i MB, natomiast no jeżeli nie wiemy, no to możemy sobie przyjąć je w sposób dowolny. No i teraz to, co musimy zrobić, no to jest narysowanie wykresu momentów. Oczywiście mamy sobie osie narysujemy, M skręcające, no i MA. Przyjmijmy, że będziemy kroić od tej strony i MA będzie miało wartość dodatnią, czyli w tą stronę będzie dodatnie, w tą stronę będzie ujemne. No i jeżeli tak sobie przyjmiemy, no to teraz pierwsza rzecz, która powstaje, to jest to, czy MA jest większe niż M, czy nie jest większe niż M. Przyjmijmy sobie na razie, że jest większe. Czy jest większe, czy nie, to za chwilę sobie wyjdzie. No, będziemy wtedy musieli najwyżej poprawić nasz rysunek. Tak? Mamy, albo może inaczej zróbmy. O! Nie rysujmy w ogóle osi, a oś sobie narysujemy tak, żeby później nam się wykres zgadzał. No bo mamy MA. MA jest na pewno dodatnie, więc mamy MA, MA aż do tego momentu. Tak? W tym momencie od MA jest odejmowane nasze M, to M, tak? Działa przeciwnie, czyli wartość tego momentu to będzie MA minus M. Tak? Po czym znajdujemy się teraz w tym miejscu, mamy, tak, działa ten moment i mamy znowu wartość M, czyli MA minus M, dodać M, to się równa MA i aż do tego momentu przekraczamy i wychodzi nam, że to musi się nam wyzerować, gdziekolwiek by to zero nie było. Jak widzimy, MB w ogóle tu nie jest potrzebne. Oczywiście my widzimy z wykresu, że MA i MB będą równe co do wartości, ale nie musimy sobie tego w ogóle zakładać. Tak, oczywiście moglibyśmy rysować ten wykres od drugiej strony. W takim przypadku tu i tu mielibyśmy wartość MB. No to teraz, jak wyznaczyć sobie te momenty? Jeżeli byśmy próbowali oczywiście z równania, no to mogłoby nam się to wydać w tej chwili już łatwe. No bo mamy jakieś wykresy momentów, wiemy, że tu musi się wyzerować, tu musi się wyzerować, MA równa się MB. No czyli co? Czyli jeżeli to sobie teraz podstawimy, to wyjdzie nam, że MA równa się 0. Sprawdźmy to. Czyli mamy MA w tą stronę, minus M, w tą stronę, dodać M, no i mamy MB. My już wiemy, że MB równa się MA i to się równa minus MA, tak? Tak naprawdę MB równa się 0, czyli co wychodzi? 0 równa się 0, czyli mamy równanie tożsamościowe. Ono ma nieskończenie wiele rozwiązań, bo co byśmy pod MA nie podstawili, to nam się musi wyzerować. Czyli to tak naprawdę nie rozwiązało naszego problemu. To po co to robiliśmy? No bo jeżeli to jest statycznie niewyznaczalny układ, to musimy wyciągnąć z niego coś więcej. Czyli patrzymy na niego i co możemy dla niego przyjąć. A mianowicie, jeżeli on jest statycznie, on był zamocowany, ten pręt, po czym dopiero został skręcony, no to jeżeli on się nie może obrócić w ścianie jednej, w ścianie drugiej, no to tak naprawdę kąt jego całkowity skręcenia będzie równy 0. Ja mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. No a skoro kąt skręcenia równa się 0, to jeżeli sobie tu zrobimy 1, tu zrobimy 2, tu zrobimy 3, no to fi równa się fi 1, dodać fi 2, dodać fi 3 i to też równa się 0. No to teraz nie pozostaje nam nic innego niż podstawienie fi 1, fi 2 i fi 3. Tak? Przypominam, że fi to oczywiście było m razy l przez
G i 0. No to mamy dla φ1 mamy MA, czyli MA razy L, tak? To są równe odcinki przez G razy I0, dodać MA minus M. Zwracam uwagę na to, że my nie wiemy, czy to jest wartość dodatnia, czy ujemna, tak? Dlatego tutaj nie dajemy żadnego znaku, ale teraz tak, jeżeli MA będzie większy niż M, to wyjdzie nam ujemna, tak, sama z siebie, więc jakby tutaj nie ma konieczności też dawania znaków. L minus G i 0. I dodać MA, tak, znowu małe A napisałem. Moglibyśmy oczywiście napisać MA minus M, dodać M, tak, bo tak w zasadzie się dzieje, że tutaj dodajemy M, do tego dodajemy po prostu to M, no ale możemy sobie też samo MA napisać, L przez G i 0 i to się równa 0. No i co mamy dalej? Jeżeli 0, no to możemy sobie obustronnie pomnożyć razy G i 0 i wychodzi nam MA, czyli tak, pomnożymy razy G i 0 obustronnie i podzielimy przez L, żeby tych L-ek się też już pozbyć. Czyli mamy MA, dodać MA minus M, dodać MA, równa się 0, czyli 3MA równa się M, czyli MA równa się 1 trzecia M. Czyli tak naprawdę to jest 1 trzecia M, tu są minus 2 trzecie M, 1 trzecia M. No to jeżeli wiemy już, jakie to są wartości, możemy sobie od razu narysować oś. Proszę bardzo. Oczywiście tak naprawdę to był na tyle prosty przypadek, że tu wykresu naprężeń nie trzeba by było rysować. Tak? Można by było sobie po prostu, no myślę, że to widać, tak? Że w tym miejscu, jeżeli kroimy, to jest MA. W tym miejscu to jest MA minus M, w tym miejscu to jest MA minus M plus M, tak? I tak dalej, więc tu można by to raczej bez w ogóle wykresu zrobić, no ale my sobie zapisaliśmy. No a jeżeli tak, no to możemy sobie od razu napisać, że tau max. No i wystarczy sobie, ponieważ pręd jest pryzmatyczny, wystarczy sobie tutaj znaleźć maksymalne miejsce naprężeń, a maksymalne miejsce naprężeń to jest oczywiście ta wartość, czy ona jest dodatnia, czy ujemna, nas to nie interesuje w warunku wytrzymałościowym, tak? Bo jeżeli chodzi o ściskanie, rozciąganie, to jest jeszcze, powiedzmy, dosyć ważne, natomiast jeżeli chodzi o skręcanie, to raczej ten kierunek skręcenia nie będzie ważny, więc my możemy sobie tutaj podstawić jako tau max wartość bezwzględną po prostu 2 trzecie m przez pi i w0. Przepraszam, w0. W0. Czemu ja napisałem pi? Ja już myślałem o pi d do trzeciej przez 16, przepraszam, tak? I to będzie w takim przypadku nasz warunek wytrzymałościowy. I to zadanie nam w zasadzie zamyka skręcanie, no bo tak naprawdę w samym takim czystym skręcaniu już nie ma więcej takich przypadków. Dziękuję za uwagę. Jeżeli byłyby jakieś pytania, zapraszam do zadawania ich w komentarzach.